blisko 1000 ludzi. Jako że Kościół zawsze był czynny, to i ludzie przychodzili, większość też dużo grekokatolików, jako że cerkiew grekokatolicka była zlikwidowana oficjalnie, a przychodzili ludzie, przyjmowali sakramenty chrztu, wierzmowania, komunii świętej, śluby. No i biskup Cieński też wyświęcił kilku kapłanów i grekokatolickich, i katolickich. I to był jedyny kościół przez jakiś czas tu złożony? No tak, no, jeszcze we Lwowie było katedra i arcybiskup. A cały był jeden biskup. No biskup, ale on był w podpolu, gdyż kardynał Wyszyński go wyświęcił, nikt o tym nie wiedział, tylko Watykan bezpośrednio i sami swoje, bo to było w konspiracji tak zwanej. I dzięki temu ludzi, on wybierał się na piechotę, bo nie było możliwości czasem tymi transportami, autobusy, na piechotę do chorych. Różne są przypadki, nawet zasług spania nie miał w nocy. Poszedł w kierunku tej Boroniaki, gdzie się świeciło światło, tam wszedł i tam rzeczywiście umierała kobieta, a nie mieli fury czy samochodu, żeby księdza przywieźć. Modlili się, jakby Pan Bóg wysłuchał tych modlitw, a on no, całą noc nie miał, nie mógł spać, poszedł tam, wszedł, udzielił tej absolucji Komunii Świętej i ta kobieta umarła. Spokojnie, szczęśliwie, takie przypadki właśnie były.